Jako osoba związana z tym miastem przez tyle lat i dosyć dobrze to miasto znająca przez te wszystkie lata, czy widzi pan, obserwuje pan po tych wszystkich latach nadal ślady w Kępnie, tego Kępna trzech kultur, ślady Kępna żydowskiego, ślady Kępna niemieckiego? To znaczy, słuchajcie, śladów pewnych się nie da zatrzeć, bo są budowle. Ci ludzie, co prawda, najwięcej odeszło Żydów, to, bo powiedzmy sobie szczerze, oni jak gdyby zniknęli. Natomiast powiązania z ludźmi pochodzenia, bo my mówimy niemieckiego, to jest złe określenie, ja bym to powiedział, myśmy tu mieszkali razem i oni nie byli właściwie Niemcami, bo myśmy byli traktuję, jak moja siostra pracowała w tym Reinersdorf, to jest tu na terenie powiatu kluczborskiego. Facet nazywał się Lipiński. Polak. Był niby Niemcem. On po wojnie, jak zawierucha przeszła, przyszedł tu do tego Komorna i za wszelką cenę, to myśmy go posadzili, Polacy, w Kluczborku. I siostra pomogła go, bo to był dobry Niemiec, dobry człowiek. A on został posadzony, bo nie można, jak to się mówi, równą miarką traktować wszystkich, bo byli Niemcy, Niemcy. Ja akurat stricte takich ścisłych związków z tymi kulturami nie stykałem się, bo raz, że tu nie mieszkałem, a po wojnie to wszystko jak gdyby znikło. I po wojnie było tak, bo myśmy chodzili do szkoły, przecież wśród nas byli ludzie, byli nasi dobrzy przyjaciele o nazwisku Wiener. Nie wiecie, nic wam nie mówi to nazwisko, a to jest Kozicowa, Danka, bo to byli ludzie, którzy mieszkali tu. Później nazwisk niemieckich było więcej. W sądzie taka ładna dziewczyna była, on był woźnym w sądzie, niemieckie nazwisko też. On był woźnym w sądzie kępińskim. Także to trudno mówić, że to byli Niemcy. Myśmy razem mieszkali, razem, myśmy się traktowali, nie było żadnej różnicy. Jeszcze jedną społecznością. No, a tych nazwisk niemieckich w liceum było kilka. Biderman. Biderman się nazywała ta dziewczyna od woźnego sądu. No więcej było nazwisk niemieckich po wojnie, bo oni normalnie z nami chodzili do szkoły, mówili po polsku, czuli się Polakami, a że ich tam kiedyś przodkowie tu przyszli, bo przecież tu do nas, na nasze ziemie, dużo Niemców sprowadziła i Hakata, na przykład Mroczeń, cały Nowy Mroczeń, to byli Niemcy sprowadzeni z głębi Niemiec. I te nazwiska dzisiaj się już pozmieniały, ale tam było dużo niemieckich nazwisk. Jak wyjedziemy od Baranowa pod górkę na Nowym Mroczeniu, bo to była parcelacja na początku XX wieku. Także jeszcze raz panie bardzo dziękuję. Dziękuję. Nie ma za...